nadchodzące zmiany, nowe bronie, tegoroczne wakacyjne wydarzenie, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle chcielibyście cały sklep totalnie za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. Naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy sobie do kolaboracji z Fall Guysami i cała kolaboracja ma wystartować w Fortnite'cie już 17 czerwca. No i oczywiście w trybie kreatywnym będziemy mogli, no, odwzorować sobie takowe Fall Guysy, natomiast jak się okazuje, no to w trybie Battle Royale również pojawią się specjalne minigierki, które będą bazowane właśnie na poziomach z Fall Guysów. No i w zależności od tego, jaki ranking osiągniecie w danej minigierce, taki właśnie itemek otrzymacie od rzadkości rzadkiej aż do legendarnej. No i oczywiście wszystkie bronie, które tam będą, widzicie tutaj na ekranie. Przy okazji mamy tam właśnie również nową snajperkę, która również nadchodzi jeszcze w tym sezonie i jak się okazuje, no to ta zapewne pojawi się wraz z wejściem tych Fall Guysów. Także według mnie jest to bardzo, ale to bardzo spoko sprawa. Przechodząc dalej, mamy właśnie Metal. No i w tym sezonie mamy naprawdę wiele rzeczy, które chwilowo są związane z takową metaliką. Przykładowo w karnecie bojowym mamy skina rdzychu. No i właśnie skin rdzycha ma na koszulce po prostu metalikę. Oczywiście wiemy, że w następnym sezonie trybu Fortnite Festival właśnie takowa metalika ma zawitać. Jak i również dowiedzieliśmy się, że właśnie w trybie Battle Royale też ma się coś z tą metaliką zadziać. Na przykład mamy otrzymać jakiś specjalny itemek i przy okazji ma się odbyć właśnie koncert. Jak się okazuje, no to Epic Games przypadkowo zostawiło tekst w plikach, który mówi, zostało użyte w rozdziale 5 sezonu 3 podczas właśnie koncertu Metaliki. Także to akurat bardzo ciekawa sytuacja. No i oczywiście zobaczymy, jak całość się będzie prezentowała, ale według mnie są to jak najbardziej po prostu informacje na plus. Oczywiście pewne jest to, że w tym sezonie również otrzymamy parę aktualizacji i chociażby pierwszym takowym update'em będzie update 30.10. No i takowa aktualizacja pojawi się już dosłownie za moment. Następnie mamy aktualizację 30.20. No i właśnie ta aktualizacja pojawi się mniej więcej 25 czerwca. Następnie aktualizacja 30.30 i ten update pojawi się nieco później, ponieważ będzie on właśnie gdzieś w lipcu. No i przy okazji mamy jeszcze właśnie aktualizację 30.40. Jest to aktualizacja, która jest chwilowo zaplanowana na sierpień. Także oczywiście wiadomo, że w każdej z takowych aktualizacji otrzymamy jeszcze coś. No i oczywiście tym coś mogą być na przykład nadchodzące bronie. Jeśli chodzi o nadchodzące bronie, to jest ich naprawdę, ale to naprawdę całkiem sporo. Zaczynając od nowej wersji minigana i przy okazji właśnie od itemka do przyciągania się do aut. Czyli no coś w rodzaju grapplera połączonego przy okazji właśnie z harpunem, ale oczywiście zapewne pojawi się to przy najbliższym update'cie, czyli 30.10. No i niestety jest to aktualizacja, której wam, że tak powiem, dokładnie nie omówię, ponieważ właśnie kiedy ten update będzie wychodził, to niestety, ale będę na po prostu wycieczce, na takich wakacjach, także do troszeczkę słabiutko. Natomiast, moi drodzy, tu jeszcze nie jest wszystko, ponieważ wiemy, że z nadchodzących ogólnie rzeczy i wszystkiego, mamy jeszcze na przykład kolaborację z piratami z Karaibów. I tak naprawdę na temat tej kolaboracji chwilowo nie wiemy jakoś strasznie dużo, ale chociażby z takich rzeczy, które już teraz wiemy na temat tej właśnie kolaboracji, to na przykład to, że podczas trwania właśnie całego tego wydarzenia na pewno mają do gry powrócić pirackie armaty, przy okazji oczywiście mapa skarbów, jak i również Flint Noki. Także to akurat bardzo ciekawa sytuacja. No i tak naprawdę nic więcej na temat właśnie całej kolaboracji z piratami z Karaibów no niestety nie wiemy. A no wiemy jeszcze tylko tyle, że ma pojawić się jakaś specjalna właśnie miejscówka, która będzie poświęcona właśnie też piratom z Karaibów, ale nie wiemy, czy na przykład podczas trwania całej tej kolaboracji pojawi się jakiś mini karnet, ale jest na to bardzo duża właśnie szansa, ponieważ wiadomo, że Epic Games teraz po prostu co sezon wprowadza mini karnety bojowe z jakąś kolaboracją, także jest bardzo duża szansa, że właśnie w tym przypadku będzie to oczywiście mini karnet z piratami z Karaibów. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ wiemy również, że mamy sekretnego skina sezonu. No w sumie nie jest on już taki sekretny, ale no tak czy siak jest to Magneto z Pustkowia. No
i cały skin będzie dostępny nieco później, ponieważ wiadomo, że no, troszeczkę czasu trzeba na niego poczekać i ten pojawi się dopiero pod koniec miesiąca. Ale jeżeli o niego chodzi, no to ma on również drugą stronę karnetu, która mniej więcej będzie się prezentowała w ten sposób. W sensie tak bardziej się będzie prezentował po prostu dodatkowy styl do Magneto, lecz wiemy również, że właśnie jeżeli chodzi o Magneto, to ma on otrzymać swoją mityczną broń, którą możemy zauważyć na zwiastunie sezonu. No i chwilowo tak do końca jeszcze nie wiemy, co ta będzie robiła, ale no tego oczywiście dowiemy się wraz z jego pojawieniem. Tak samo również, moi drodzy, czekamy również na pojawienie się bardzo ciekawego wydarzenia, czyli wakacyjnego wydarzenia tegorocznego, ponieważ co roku otrzymujemy właśnie tak zwane wakacyjne wydarzenie, podczas którego oczywiście wiadomo, że często się na przykład nic nie dzieje, tak jak mieliśmy rok temu, ale oczywiście no, wraz z wakacyjnym wydarzeniem chociażby otrzymujemy darmowe nagrody, przy okazji otrzymujemy naprawdę masę wakacyjnych skinów, natomiast jeżeli chodzi o tegoroczne wakacyjne wydarzenie, no to takowe powinno rozpocząć się około 25 bądź też 27 czerwca. No i oczywiście, moi drodzy, no, jest to bazowane na, że tak powiem, poprzednich datach z jakichś innych wakacyjnych eventów, więc oczywiście może być to na przykład niepoprawne, ale no tak czy siak oczywiście zapewne będziemy musieli poczekać jakiś tydzień bądź też dwa tygodnie właśnie od wydania aktualizacji 30.10 i wtedy pojawi się cały wakacyjny event. No i co wiemy na temat takowego wakacyjnego eventu? No to, że podczas jego trwania właśnie ma na przykład odbyć się kolaboracja z piratami z Karaibów. Także to akurat bardzo ciekawa sytuacja, poza tym wszystkim na pewno wiemy, że pojawią się jakieś wakacyjne skiny w sklepie. No i teraz na ekranie na przykład widzicie takie najciekawsze skiny z ankiet, które mogłyby się właśnie pojawić w sklepie podczas trwania całego wakacyjnego wydarzenia. No, wydaje mi się, że są one naprawdę całkiem, ale to całkiem niczego sobie i tak naprawdę któryś z nich definitywnie właśnie w tegoroczny wakacyjny event zawita. Ale oczywiście jedną z ciekawszych rzeczy jest to tak zwane pozyskiwanie darmowych nagród. I oczywiście wiadomo, że podczas każdego wakacyjnego wydarzenia każda osoba może zdobyć tych nagród naprawdę sporo. Przykładowo rok temu, mimo tego, że cały event był no po prostu bardzo słaby, no to chociaż nagrody były niczego sobie i mogliśmy zdobyć tych nagród aż 9. Także w tym roku zapewne też coś koło 9 darmowych nagród otrzymamy. No i oczywiście jest również szansa, że tych nagród będzie jeszcze więcej, ponieważ na przykład właśnie Fortnite podczas całego tego wakacyjnego eventu przykładowo wprowadzi jeszcze ten mini karnet właśnie z piratami z Karaibów. Także wtedy by się to zgrało naprawdę, ale to naprawdę niczego sobie. Także zobaczymy dokładnie, jak to się potoczy, ponieważ oczywiście no wszystko to, co wam tutaj przedstawiłem, to głównie są nadchodzące zmiany i przedmioty, które nadchodzą do Fortnite'a. No i tak naprawdę ten film jest nagrywany na zapas i obecnie na przykład jak się pojawi nowy update, to niestety nie będę miał go wam jak omówić. Także troszeczkę słabiutko, ale gdy tylko wrócę, od razu postaram wam się oczywiście o wszystkim na bieżąco, że tak powiem, poinformować. Także myślę, że naprawdę spoko. No i to już by powoli było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Dobra, nieważne. Jak ten film wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeśli będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOD. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i oczywiście, jeżeli obejrzeliście ten oto materiał do samego końca, w komentarzu możecie napisać wakacje, a ja postaram wam się przypiąć serduszko i większość osób, które to napisze, dostanie to serduszko, bo pewnie na tym wyjeździe troszeczkę będę miał właśnie czasu wolnego, także te serduszka wam poprzypinam. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!